Świętokrzyskiej 11, ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pawła II w Wędzinie. Zapraszamy na scenę. Czy bohaterowie teraz mogą się naprawdę na coś przydać? Nie mówię tutaj oczywiście o postaciach kryjących się pod okładkami Dziadów czy Pana Tadeusza, a o bohaterach współczesnej literatury, a też filmów, których mało kto wykorzystuje w pracy z młodzieżą. Wspomnę tylko Właśnie Obór, Percy Jackson, Gwiezdne Wojny, Avengers czy Harry Potter. O coś takiego pokusił się Przemek Staroń, nauczyciel etyki i filozofii, psycholog, nauczyciel roku 2018, nominowany też do Global Teacher Prize, czyli tak zwanego nauczycielskiego Nobla. Jego książka Szkoła Bohaterek i Bohaterów, czyli Jak radzić sobie z życiem, pojawiła się w księgarniach w 2020 roku i od razu zrobiła furorę. Proszę sobie wyobrazić, że według po premierze wykupiono cały nakład i chętnie musieli czekać na to druk. Ta książka nie jest jednym z wielu poradników pozytywnego myślenia, jakich wiele teraz w księgarniach. Jej siła tkwi w kilku rzeczach. Po pierwsze, w osobie autora, który jest cenionym pedagogiem. Po drugie, i chyba najważniejsze, to zasługa jego wiarygodności. Przemek Staroń pisze bez pogródek, że leczył się w depresji, cierpiał na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i korzystał z psychoterapii. Skoro sam zmagał się z lękami, po prostu doskonale wie, o czym pisze. Wreszcie, po trzecie, ta książka została też opublikowana w odpowiednim czasie. Dzisiejszy świat i jego problemy powodują, że my, młodzi, szczególnie potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Kogoś, kto doskonale nas rozumie. Rzut oka na spis treści pokazuje, że w środku będzie ciekawie. Co się stanie, jeśli wyjdę przez szereg? Czyli o zaletach bycia niegrzeczną. A co, jeżeli stracę kontrolę? Czyli o supermocy złości. Dlaczego to, co dobre, musi się skończyć? Czyli o grze komputerowej zwanej życiem. Autor książki udowadnia, że perypetie bohaterów, znanych powieści i filmów fantazy pomogą nam zrozumieć samych siebie. Fantazy to przecież baśnie. A jak powiedział kiedyś Neil Gaiman, baśnie są bardziej niż prawdziwe. Nie dlatego już mówią nam, że istnieją smoki, ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać. Thomas to jest jeden z ważniejszych dla autora tej książki. Jednocześnie Staroń wyraźnie zaznacza, nie mogę ci obiecać, że wszystko będzie dobrze. Podkreśla, że w życiu jest miejsce na wszystkie emocje. Chodzi tylko o to, aby nadać im odpowiednie priorytety, a przede wszystkim zrozumieć ich znaczenie. Tak o tym pisze, powołując się na czarnoksiężnika z archipelagu Ursuli Le Guin. Tylko w milczeniu słowo, tylko w ciemności światło, tylko w umieraniu życie. Na pustym niebie jasny jest noc dookoła. Także piękna metafora jest zupełnie niezgodna z mainstreamem naszej współczesnej kultury. Celebrujemy radość, sukcesy, zwycięstwa. Szukamy tego, co przyjemne, co radosne, co oszłamujące. Robimy tak dlatego, bo ubiera nas napięcie. Jakkolwiek to napięcie interpretuje nasza psychika, czego lęk, czego wstyd, czego smutek, czego złość. Dążymy do tego, aby je zlikwidować. Tylko że napięcia z życia usunąć się nie da. Jest ono jego wiernym towarzyszem, a gdy się kończy zupełnie, kończy się także nasze życie. Autor jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ma swoją stronę internetową, konto na Facebooku i Instagramie.
Na bieżąco dzieli się tam swoimi pomysłami na nowoczesną edukację. Szkoła Bohaterek i Bohaterów to książka zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Tym pierwszym wyjaśni jak działa psychika, a drugim pozwoli spojrzeć na chłopaków łaskawszym okiem, a może też w odpowiednim czasie przyjść z pomocą. Wszystkim zaś przypomni, jaka jest moc literatury, o czym my, wszyscy tutaj zgromadzeni, doskonale wiemy. Dziękuję.